15 kwietnia. Nie bądź jak muł. Nie bądźcie nierozumni jak koń i jak muł, które wędzidłem i uzdą trzeba wstrzymywać, aby się nie zbliżały. Psalm 32, werset 9. Zobrazuj sobie lud Boży jako podwórze gospodarskie wszelkiego rodzaju zwierząt. Bóg troszczy się o swoje zwierzęta, pokazuje im, gdzie mają iść i zapewnia stodołę dla ich bezpieczeństwa. Lecz jest jedno zwierzę na tej farmie zwierząt, które sprawia Bogu okropne kłopoty, mianowicie muł. Jest głupi i uparty. I nie wiadomo, co objawia się bardziej, upór czy głupota. Sposobem, w który Bóg lubi doprowadzać swoje zwierzęta do stodoły, aby zjadły i schroniły się, jest poprzez uczenie ich, że wszystkie one mają swoje osobiste imię, a następnie woła ich tym imieniem. Pouczę cię i wskażę ci drogę, którą masz iść. Psalm 32, werset 8. Lecz muł nie zareaguje na ten rodzaj wskazówki. Jest nierozumny. Więc Bóg wsiada do swojej furgonetki i wyjeżdża na pole. Zakłada wędzidło i uzdę na pysk muła, przyczepia go do furgonetki i ciągnie parskającego i na sztywnych nogach aż do stodoły. Nie jest to sposób, w który Bóg chce, aby jego zwierzęta przyszły do niego po błogosławieństwo i ochronę. Pewnego dnia będzie za późno dla tego muła. Zostanie uderzony gradem i trafiony piorunem, a gdy przybiegnie, drzwi stodoły będą zamknięte. Dlatego nie bądź jak ten muł. Nie bądźcie nierozumni jak koń i jak muł, które wędzidłem i uzdą trzeba wstrzymywać. Zamiast tego, niech każdy pobożny przyjdzie do Boga w modlitwie w czasie, gdy można go znaleźć. Psalm 32, werset 6. Sposobem, aby nie być mułem, jest ukorzenie się, przyjście do Boga w modlitwie, wyznanie naszych grzechów i zaakceptowanie, jak małe, biedne, wiejskie kurczątka Bożego kierownictwa do stodoły, gdzie będzie nas ochraniał i zaopatrywał.